Nie. No ale słuchajcie. Tak, to jest. Nie, zaraz to do i to jest coś, co do tego zrobię. To jest nie. No ale słuchajcie. Dostałaś? No, nie. Nie wiem, czy trafiłem, ale sprawdźmy. W ogóle to ma bardzo dużą historię. To jest, ma bardzo dużą historię w sumie. Tak, to jest dziennik Notes. Przeczytaj, jaka nazwa. Czarnych tajemnic. Wow. Nie wiem, naszło mnie coś na ten, na Hobbita i tak wiesz, tak trochę ten. No to ono w ogóle jest zrobione przez elfę z wadę wysokimi. W Czarnym Lesie. Taka historia. Potem dalej. To jest gumka? To jest gumka, to jest ten. Ale tam jest druga. Ale szabla. To jest poskramiacz błędu. Co? U mnie są. Mama! Pamiętka wierzmowania, ponieważ ja z Otylią się przygotowujemy razem do wierzmowania. Ja mam się przekomunić się. I pojawiają się czasem pewne komplikacje i mamy obawy, że może nas nie dopuszczą do tego. Więc na wszelki wypadek już pamiątkę kupimy. Tak, na wszelki wypadek, jak dopuszczą do Karol albo pani Krysia przeszkodzili w zakończeniu wierzmowania. Super! Szybciej niż wszyscy, że obcozetnie włosy, a kojarzę przynajmniej mi się, pewnie większości, niektórym przynajmniej, z swoją prawie białą farbowanymi włosami, co kupiłam się rozświetlacz do włosów, tak na przyszłość, akurat w promocji. A zmieściłaś się w 3Z? Nie, ale było w promocji, więc tylko złotówkę. Przypadki do Ani, to jest do Skorolka z Krzywa, oni witał. Bardzo lubię, dziękuję Otcie. Dziękuję Otcie. I czekolada Oreo. Dziękuję, dziękuję. I chyba to się jeszcze nie jest. Musiał się 3Z zmieścić, nie? Młodo życie. Ekstra. Otto, jesteś, Otto, jesteś dokładny. Proszę. Co? Mój prezent nie ma jakiegoś wielkiego powiązania. Znaczy ma, ale takie trochę, bo z tajemniczych źródeł z kręconymi włosami dowiedziałem się, że ucieszę się, jeżeli ci coś zrobię takiego, a że widziałem w necie coś na ten deseń i miałem filc, to proszę bardzo. Zrobiłeś to sam? No mama mi trochę pomogła, ale generalnie. Brawo, naprawdę piękna sowa. Wiem, że jesteś taka, no, zawsze te kolory kwiatowe. Taka kwiatowa. Pokaż, co dostałaś. Pięknie. I to jest technika dekupaż? Tak, dekupaż. Generalnie to jest prezent dla pani Anina. I w nim są trzy pinki na imię. I generalnie tylko pani Anina w sumie będzie wiedział, o co chodzi, dlaczego pinki mają akurat taką nazwę, coś akurat to jest na nich. No, tak. Trudne do rozpakowania. Rozerwi. Trochę się męczysz. Może tak. Rozerwi. O, inteligentny. Teraz zacznie się śmiać. No. On się zacznie śmiać, bo... Zacznie się śmieje. No, ja się śmieję. Bo on się śmieje. No bardziej tego zapakować nie mogę. Zgaduję, że tam będzie koperta. Nie. Nie.
Ja. A, okej. Jakie to nawie? Playboy. Bardzo dobry pieje. Brawo, naprawdę super. Miałbym teraz próbować za was jeden czy drugiej akcyzy. Tutaj jest u góry akcyza. Musisz teraz próbować, otworzyć. Ona jest niepełnoletnia. A ty pewnie jesteś. Przeczytaj sobie z obu stron, akurat tu jest. Zapałki na oświetlenie umysłu i sensu życia. Nadchodzą. Co? Nadchodzą się też? Nadadzą się też. A nadadzą się też na świeczki. Bardzo dobrze, pięknie. Coś jeszcze jest? No. Choinka do internatu! O, pokaż! Pokaż choinkę! O, ja nie chcę zerwać. To jest łatwe do roboty. To musisz zerwać tą choinkę do internetu, tę naklejkę. Tak, to musisz zerwać, żeby się zdobiła. O. Łatwo jest takie coś zrobić. Nie, wiesz, nie. Nie, to czekaj, to musisz. Rzeku, tak. Ja w godzinę umiem zrobić takich 10. Tak? Tak. I to już jest choinka. Jeju! Pokaż. O, taka. O. Kolejne rzeczy, bo to nie jest. Kolejne? Tak, to jest podłoga zna. Świeczka na romantyczne, samotne chwile? Lub samotne chwile. Na romantyczne lub samotne. I? Coś jeszcze. Herbatka. Herbata na długie zimowe wieczory. To wszystko? To wszystko. Dziękuję. Ja daję Maćkowi prezent, ale to nie jest dla mnie prezent, tylko od Gosi. To Gosia cię wylosowała i to sama masz wszystko napisane w środku. Dlaczego i co i jak w ogóle? A to nie. Może pani przeczytać, bo ja. To nie taka zwykła tasiemka. Tak. Słyszałem, że lubisz rap i słyszałem od pewnych źródeł, czyli Agaty Lewicz, a mianowicie jest twojej ulubieni raperzy. Nie wiem, czy ona miała rację. I tutaj przedstawiłem ich na tym obrazku. Ale musisz się przytulić, nie ma tak. No muszę się przytulić, to przepraszam. Nie, zgaduj. Pokaż. Okej. Dobra, to jest tak o Hemingway. Zgadza się. Nie, co to jest? Raperem, ale pokaż. Pokaż. Ona tak mi powiedziała. To jest tak o Hemingway. Hemingway. To jest Pueblo na Fide. Yes. Jak multi. Dokładnie tak. I Pip? Tak. Yeah. Dokładnie tak. O, trafiłeś z jednym raperem, ale... Naprawdę super. Ładnie ich podpowiedziałeś. Cisza. Jestem ludzik. I usłyszałem dlatego, że jest mały i uroczy. I rzeczywiście jest mały i uroczy. Ale ja nie słyszę. Mały, uroczy ludzik. I jeszcze karterz. A to dlatego, że chciałam zrobić coś takiego, co będzie tylko i wyłącznie dla ciebie. Dziękuję. To ja! I mogę zobaczyć. Pokaż! Pokaż, że to nie widzę. Kto znajdę? Szymon, komu wręczasz prezent? Gdzie? Wręczam prezent Oli. No to już. To ja. Co tam jest? Szymonie, co przygotowałeś? Przygotowałem. Właśnie ja nie słyszę się. Tak też mówić, którego sam pomalowałem. Pokaż do kamery, bo ja jestem za daleko. Podchodzę do kamery. To pingwin to jestem ja. To jest pingwin, to jest tył. A odbytu nie będę pokazywał. Proszę. Pingwin jest dla ciebie. A dlaczego pingwin? Ponieważ
Pingwiny dreptają przez życie drobnymi krokami. I tak samo ty powinnaś robić małe kroki, by potem zrobić wielki krok naprzód. Szymonie, zostajesz w kamerze. Znowu ja jestem, ale mi się wydłuża moje 5 minut. Więc ja mam dwa prezenty. No, dwa? Ale nie mówcie teraz. Jezu! Dawaj do 3Z. Nie wiem. Nie przyjmuję. Asia, 3Z miała być prezent. Asia, ty to zuszyłaś sama? Taka na lato zimna. Uszyła, to jest nawet znak wodny. W chińsku jest napisane, bo ten... Przymierz. Czyli na wagę kupiłaś, Asia? Tak. Świetnie. No, brawo. No to teraz się przytulcie, nie? Ale to jeszcze nie przyjmuję. A co jeszcze jest? Majteczkę jeszcze. No. Żebyś urósł dłużej. A to śmieszne. Chcemy jeszcze raz nagrać moment, jak wkracza? Do dna. Nie wypijaj wszystkiego, bo cię brzuszek rozboli. Nie przeszkadza. Ja wydałem 0. Ja go znam, 0 złotych. Czemu? I ja mam prezent, uwagę. Ja prezent dla Sary. A Sara, że tak powiem, ma dwie bardzo charakterystyczne rzeczy. Pierwszą w tamtym roku wykorzystała Kalina i to były brwi, a raczej ich brak. Drugie, to Sara ma ukryty talent. Ja nie wiem, czy Sara wie, o jakim talencie mówię, ustnym. Talent ustny, no dobrze. Nie, Mam talent dźwięczny. To jest prezent określający go. Ten talent. Otwieraj, bo nie wytrzymamy. Z tym prezentem ja miałem nie lada wyzwanie, ze względu na to, że w trakcie losowania taka dosyć nietypowa sytuacja mi się przytrafiła, bo losując, wylosowałem swoje imię. I sobie kupiłeś prezent? Zobaczymy, zaraz tego dojdziemy. I prawda, myślę sobie, wylosowałem sobie swoje imię i to tak, no, wypadałoby się z kimś wymienić. Ale potem pomyślałem, że to ale to jest w sumie takie frajerstwo się trochę wycofywać z tego, co dał nam los. I postanowiłem stawić czoła wyzwaniu. Postanowiłem sobie kupić prezent. I to jest tak, nie wiem, co dostanę. O, dostałem... Co to jest? Bruzgi. Nie. Dzięki, ale... Tak, to są rózgi, ale myślę, że jakby dawcy tego prezentu chodziło bardziej o tożsamość, bo moje nazwisko jest Gałązka, a człowiek nie powinien uciekać od swojej tożsamości. No nie. Więc żeby pamiętać o tym, kim się jest, postanowiła osoba, która mnie obdarowała. Czyli ty. Czyli ja. Dać mi taki zbitek właśnie gałązek,
który niesamowicie imituje Rózgę. Może to jest jakaś interpretacja, lub jakieś. Może chciałeś coś podświadomie, czułeś, że tak. Ale na słodę życia też osiągnął. Jaki cwaniak. A z drugiej strony to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo człowiek ucieka od tej odpowiedzialności obustronnej, że może sumienie gryźć człowieka, który daje prezent, że da coś niefajnego, a z drugiej strony sumienie może być obdarowanego, że dostał niefajny prezent. Więc takie rozwiązanie jest naprawdę najlepsze, bo żadna z tych dwóch stron nie będzie stratna i są same plusy i jest w ogóle super. A kto cię przytuli? Ja nie potrzebuję. Niech ktoś go przytuli. Przytulcie go. No przytulcie go. Przytul się do niego. Więc po pierwsze mówię, że nie umiem pakować paczek, więc ta paczka wygląda, jakby terrorysta zapakował bombę. Chodź tu, Stasiu. Stasiu. Ja tylko powiem, że bardzo dziwnie wyglądający szary papier. Ogólnie tutaj były gwiazdki, ale się odkleiły. Ale co? Bo Stasiu się spóźnił, to gwiazdki po prostu się odkleiły, no czekały na niego. Jak chcesz tam otworzyć, to możesz to tak rozwalić. Możesz bliżej stać, Stasiu. Dobrze, rozwal to. I ogólnie powiem wam, co jest w środku. Ale to nie chodzi o to, że... Długo zanim przemowę, ja mam szybko ci wolno. Szybciej. No dobra, zacznijmy od tego. Zrobiłam sama, upiekłam pierniczki, żeby ci mówić wieczory zimowe, a tu kupiłam gąbkę. Ale to nie chodzi o to, że się nie myję, tylko po prostu gdybyś był kaczuszką, byłbyś fajną kaczuszką, i to jest gąbka. Następny. Bo ja wcale nie mam prezentu dla Weroniki. Wcale. A dla kogo? Dla Weroniki. Weronika. A, no proszę. A więc najpierw otwórz, a ja omówię ten prezent. Nie, bo ostatnio mówiłaś, że byłaś zmęczona strasznie i nie, że nie masz z kim spać. Nie powiem, pani Gosia to powiedziała, pani Gosia, ale tak, to jest misz przeze mnie. Boże, jaki śliczny. Ale jeszcze jest tam jedna rzecz. Jest piękny. Piękny. I co masz jeszcze? To jest rysunek zrobiony przeze mnie i to jest jakby... Słuchajcie, Sara mówi teraz. Sara mówi. Nie, bo to jest metafora tego, że w tym roku będziesz zdawać do szkoły aktorskiej i musisz się pokazać od najlepszej strony i otworzyć siebie. Tak jakby pokazać się jak najlepiej. I to jest taka metafora. Że najlepsza jestem naga. Nie. Pokaż, żeby w pełni siebie pokazać. Śliczny. Panie, kiedy to się kończy? No przeczytaj. Marysiu, niestety nie mogę ci złożyć życzeń osobiście, ani też powiedzieć, dlaczego posiadasz taki, a nie, dostajesz taki prezent. Po pierwsze, jest wielofunkcyjny. Świecznik możesz używać jako szklankę, kieliszek, może to być wazon dla małego kwiatka, kubek na długopisy lub coś innego. Świeczka, wiadomo, daje światło i ciepło, ale też daje zapach. O, co jest całkiem cool. Drugim powodem dla każdego, dla którego twoim prezentem jest świeczka, jest skojarzenie jej z twoją osobowością. Mam wrażenie, że twój charakter świeci jaśniej niż płomień. Też świeć, niech ona ci o tym przypomina. Życzę ci z całego mojego serca wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ściskam serdecznie, Marta. Dziękuję. Dziękuję, Marto, bardzo. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję, Marta. Asia. Albowiem nasza Asia jest wcześniej, kiedy byłem w grupie gimnazjalnej, najniższą osobą w naszej grupie, która była stygmatyzowana tym wyborem. Aktualnie jest to Asia. Asia, podejdź bliżej do Mikołaja. Kiedy obmyślałem mój prezent, odnalazłem w moim mojej szanownej szafie tę oto czapkę. Była rozpruta i musiałem ją naprawić. Po czym ją ubrałem? Cóż się okazało? Wyglądam jak Smurf. I od razu skojarzyła mi się Asia. Więc proszę cię bardzo. Natomiast ten prezent kosztował mi 3 dziury w palcu oczywiście. Natomiast, no ponieważ nie umiem, nie jestem zbyt świetny, dlatego stwierdziłem, że w moim oczywiście takim brubiańskim umyśle, że kto nie lubi czekolady, oczywiście. Dlatego przekazuję ci również tę oto czekoladę. Tak, ślicznie. Za Olgierda. Tak. I mam dla ciebie dwie rzeczy. I pierwsza rzecz to jest rzecz, którą możesz przytulić, możesz podźgać, możesz... my nie wiem, co możesz z nią jeszcze zrobić, możesz z nią spać, możesz ją nosić do szkoły, żeby ci przynosiła szczęście. I to jest króliczek. Moje! Który ja sama zrobiłam. Pokaż! Więc nie wydałam na niego nic. A druga rzecz to jest coś na osłodę życia, czyli frutella. O! Proszę bardzo. Ekstra! Dziękuję. Numerek i ja będę wam mówiła, komu dajecie prezent. No to możemy to... Nie wiem. Wybierz sobie numerek od 1 do 8. Zamknij. 5. Mikołaj, dostajesz prezent od Mai. Oj. O. Dobrze mieć w grupie kogoś, kto tak pomyśli, no. No. To miało być z materializowany uśmiech. To jest coś, co pomoże ci uśmiech. Dziękuję bardzo. Ale otwórz. No, otwórz. Oj. Ale przymierz! Musisz to przymierzyć, ja cię proszę! No dajesz, Mikołaj, uśmiech przymierza! Nie ociągaj się, bo mnie zabraknie miejsca. Bo taśma się skończy na kamerze. Bo taśma się w kamerze stali. Szmela. No. O Jezu, co to? Nie. Tak. Dawaj. Szerzej. Nie ma takiego gryza. O ja. Trzeba było dłużej, ej! Ej, nie zdążyłam! Weź jeszcze raz! Weź jeszcze raz! Następna osoba! Musimy się o tym dowiedziała. Z drobną pomocą wielkiego rzeźbiarza Pawła postanowiliśmy wyrzeźbić swoją podobiznę na pomarańcze. Pokaż to pomarańcze, pokaż kochanie. Albo przejdź do kamery. Jo, a co ona robi ta pomarańcza? Ona pali. Jest czerwona. Pali, pachnie, można ją zjeść i zapalić. I zapalić. A wiesz, że bo dwie dziewczyny poszły, nie? To wykaś... Dobra. Śmieć. Aha. Uśmiech. Zadbany. Dziękuję. Ale no ja... No pokaż ten uśmiech, nic przy zębach może, ej. 7, Olga. Olga. Ponieważ jesteś tak słodka jak czekolada, to ich będą usta z czekolady, żeby uśmiech zawsze dziękuję. Brawo, super. A teraz ja... Olga, wybierz sobie numer. Dobra, nie weź mi wylosuję. Uwaga. Weź. Losuję ci. Dwójka. Nie. Dobra, dwójka. Jest to Paweł. A co? Paweł! Słuchaj, tutaj masz balsam do ust. Wszyscy... Weronika, być to do uśmiechania. Ci
popękały usta, no to zadbałam o to. Dobrze, dziękuję. I za skąd wiedziałaś, że mi się skończył? No nie wiem, nie po prostu. Po prostu tak do góry. Ale dlaczego się nie przytulacie, ej? No, proszę się przytulić. Tak jest, super. Będzie grubo. Odwróć, nie, bo to jest skomplikowany prezent, trzeba go rozpakować. Jako, że jestem biednym bardzo studentem i za bardzo mnie nie stać na różne fanaberie, prawda? To taka wizja pięknego, słodkiego uśmiechu zagłościła w moim domu, gdy zobaczyłem, że mam miód w domu. Miód. Miód. I generalnie jest to najsłodszy uśmiech na świecie. Specjalnie dla ciebie robiłem go dzisiaj w nocy. Piękne, słodkie oczka, które można zjeść. Piękny, słodki uśmiech, do którego można się pocałować i go zlizać. Czyli karteczkę możesz wylizać. Bardzo dobrze. Można wylizać. I do tego powstał Stefan, który ma zasadniczo kilka stanów emocjonalnych. Na przykład, ale fajnie! Jestem zdobowany. I on jest takim pięknym, takim twoim, zobacz, takim twoim właśnie... Podobnie, nie? Bardzo podobnie. I to jest Stefan, którego generalnie się tak lepi. O. No. To się przytoczy. To najlepszy prezent. Nie masz się wiedzieć. Nie, ja nie dostanę banana. Nie. Powiedziała pani, że ma być coś związanego z uśmiechem i tak zastanawiałam się, co tu zrobić, więc najpierw zrobiłam coś własnoręcznie, to jest takie coś, w co można schować uśmiech i dzięki temu Natalia będzie miała smutny dzień, to zrobi tak, jak ja w tym momencie, otworzy, włoży rękę, uwaga. Co się ugryzie? Następnie wylosuje, uwaga, buziak, mój buziak. Ekstra, szok. A z drugiej strony jest aforyzm. Uśmiech wędruje daleko. I tak ma 50 takich buziaków i na każdym jest inny aforyzm związany z uśmiechem. Proszę pomyśleć, ile to mnie kosztowało pracy. Brawo. Bezcenne. Bezcenne. Ostatni prezent. Maju, ponieważ uśmiechasz się z banana, masz słodkiego banana. Przykleiłam do niego bardzo słodkie cukierki. Czyli masz bananowy uśmiech. To jest zalążek. Głośno, Macieju. To jest zalążek do zbierania wszelkich uszczerbków, pięknych wspomnień i mam nadzieję, że kiedy to zapełnicie i za 2-3 lata otworzycie, to się po prostu uśmiechniecie. I tyle. Dziękujemy bardzo. To. Brawo Maciek. Niech to ktoś przytuli. Musi mi pani robić najazd na twarz. Przytulajcie go. No. No ale dlaczego nikt go nie przytula? Przecież dał nam... Dzięki. Ale grupowy, nocowy, tak ty. No już, kochani. Stworzenie Adama. Tylko, że jesteś straszny.